Dobra, idą do nas. Widzę ich na horyzoncie. Ewie udało się przekonać pewnego siebie syna, by poddał się ocenie ekspertów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Dawid. Cześć, Karolina. Malwina. Cześć, Dawid. Marcinowi rzadko kiedy brakuje słów, a tak jest tym razem. Nazywam się Dawid Pępek, mam 18 lat, mieszkam w Szanowie i na co dzień chodzę do liceum ogólnokształcącego. Ja się zajmuję modą od 17 lat. I nie wpadłabym na tak po prostu dziwaczne połączenie. I chyba nie jest to komplement. O, masz młodszą siostrę? Nie, nie mam. Ale to są podwiązki ślubne, które... Nie, to są czokery. Tak zwane czokery, tak. Ale to są damskie czokery! No wiem. Większość rzeczy mam z damskich działów niż z męskich. Mi to tam nie przeszkadza w żaden sposób. Wolę rzeczy, które po prostu są... No, takie, jakie są wyzywające i widać je z kilometra. Jak nie lepiej. Fajnie się ubrałeś. Po ciemku? No nie po ciemku. Przy świetle akurat. Poza tym, że to wszystko jest od czasu do lasa, to mi się to trochę kojarzy z takim stylem Depeche Mode, troszkę takie lata 90. Dla mnie to jest bardziej Desperate Mode. No, ja osobiście uważam, że moja stylowa jest super. To w czym problem? Są koleżanki na przykład, które czują się przy mnie gorzej, tak? Na przykład spotykamy się gdzieś tam właśnie na mieście czy coś i one po prostu przy mnie mówią, że mają kompleksy. Ja na pewno jestem taką osobą, że przy mnie każdy się może czuć zakompleksiony. Przy tym, jak ja wyglądam, a jak oni wyglądają, tak? Zazwyczaj chłopcy w moim mieście to chodzą w jednym i tym samym, tak? Ja sądzę, że ja po prostu wśród nich czasami czuję się naprawdę jak gwiazda. Ekspertów prawie olśniło. Ale jesteś też gwiazdą na Instagramie i tak dalej, masz dużo followersów? To znaczy się, no jestem aktywny w internecie, ale głównie ludzie zamiast lubić mnie, to mnie hejtują. Nieważne, co mówią. Ważne, że mówią. Czy zauważyłeś, że jak na razie jesteś gwiazdą filmu, który ogląda tylko ta gwiazda? Bo nikt inny jakoś się tobą nie interesuje. A masz jakieś inne stylówki, które mógłbyś nam pokazać? Bo może to jest jedna nieudana. To znaczy się luki mam ze sobą. Tak? No, to daj. Rewelacja, ja dawaj. Zobaczyć. Gdzie masz te luki? Zapraszam cię za parawan. Tak? Dobra. Ja teraz tam zrobię małe przepando. Torba Dawida pęka od ciuchu. O, kochani. Malwina, jest szał? Matki i córki, trzymajcie swoje dzieci z dala od tego, co teraz zobaczycie, bo to naprawdę to jest wybitne. Dawid, zapraszam. Król garderoby, a właściwie dział damskiego. To właśnie stamtąd pochodzi większość ubrań Dawida. On tak naprawdę chodzi? To nie jest siema, teraz nie wkręcacie mnie. Zakładając taką krótszą kurtkę, jestem bardziej pewny siebie po prostu. Mała kurtka, wielkie ego. Mam rzeczy na sobie, które normalny chłopak by raczej nie założył, ale mi się to podoba, jara mnie to, czuję się w tym dobrze.